Magda, blogereczka zapomniała, że blogereczki słyną z tego, że nagrywają vlogi. I zapomniałam. Zapomniałam, że to jest moje zadanie. Mam takie ogrodniczki. Wprawdzie jest zima. Nie mam co robić w ogrodzie, którego również nie posiadam, ale mam ogrodniczki. Co za głupi wstęp. Ale cześć. Tu ta sama Magda. W ogóle najpierw pokażę wam kosmetyki, które do mnie przyszły. Znaczy nie, zaczekajcie, nie, ja kupiłam sobie sama. To chwila i jestem. Weźcie smok. Dojrzałam to u makijażystek różnych i super. Mydełko do brwi i fajne. Nie mam więcej co o nim powiedzieć, bo się po prostu nie znam, ale niedługo może będzie lepiej. Przechodzimy do paczki, która do mnie przyszła. To było tak. Kiedyś dostałam taką paczkę właśnie od takiej firmy, która mi przysłała takie coś do włosów. I ja ogólnie nic nie używam takiego do włosów. Ja po prostu je myję i tyle. A przyszła mi taka fajna paczka właśnie z takim preparatem, takim sprayem, który się psiuka. I te włosy robiły się takie lśniące, takie no ładne po prostu. I to nie było tak, że jak raz użyłam, to po prostu było ładnie, a za drugim czy trzecim razem już nie, bo tak też często miałam, tylko po prostu to cały czas działało. No ja mówię, kurczę, chyba w końcu trafiłam na coś dobrego. To są w ogóle takie kosmetyki, które są używane w takich super salonach fryzjerskich. No i powiem wam szczerze, tak już szczerze od serca vlogereczka prawdziwa, z prawdziwego zdarzenia, może wam to po prostu polecić. Więc dobra, pokażę wam tę paczkę, bo są naprawdę fajne rzeczy. Tutaj pierwsze. Tak, nie wiem, to chyba był właśnie taki olejek, coś tam, że... Czekajcie, zaraz tu... Zapobiega wypadaniu włosów. To mi wypadają włosy bardzo, bardzo często. Olejek do włosów. Ten produkt miałam i po prostu mi się skończył. I to właśnie był ten spray, o którym wam tak dużo mówiłam. Teraz będzie, jak to się nazywa, ASMR. Czekajcie na to. To jest czaderskie i mimo tego, że używałam to już dużo razy, to nadal to jest, nadal się sprawdza. Taka jedna fajna rzecz, to jest podobne do tego i to jest właśnie do włosów, które nie mają jakiejś takiej wielkiej objętości. No ja nie mam niestety, nie stałam w kolejce po to i muszę teraz używać takich sprayów, ale w sumie nie używałam tego, ale jest to z tej samej jakby serii jak to i stwierdziłam, że może być fajne. Więc to tyle z mojego unboxingu. Jeszcze jedna paczka do mnie przyjdzie, bo sobie kupiłam buty. Stwierdziłam, że to czas na zmiany, jeśli chodzi o buty i kupiłam sobie takie fajne Nike, bo ja jestem fanką Nike. W ogóle marzy mi się kiedyś taka współpraca z Nike'em. Po prostu byłabym przeszczęśliwa, ale może kiedyś. To co ona ma? Fajne są. One trochę są wyższe, w sensie dłuższe, ale na niskiej podeszwie. Nie wiem, jak się będę w nich czuła, no bo nie ma szansy nigdzie teraz przymierzyć. Wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Jak oglądałam sobie na Instagramie dla dziewczyn, czyli Pinterestie, jakieś różne stylizacje z tymi butami, to fajnie wyglądało. Patrzcie, przyszły. Nie patrzcie! Dzisiaj... No weź! Dobrze. A tutaj ja jeszcze mam mokre włosy, ale przyszło i to już jest kolejny dzień tego vloga jak coś, bo tak trochę nie ogarniam. Ale są. Tararam. Idę robić tosty. Ja ostatnio liczę kalorie, więc wszystko jest naturalna, lekka. Tutaj jest pasta z cukinią, nasionami słonecznika, koncentratem pomidorowym i mieszanką przypraw curry. No oczywiście ketchup, ogórek. I, znaczy ogórek chyba odpadnie, ale zostawione przy kiwi. W ogóle jakbyście kiedyś jedli jakieś tosty, no ogólnie tak nawet z serem i na przykład szynką czy tam salami, no to polecam kiwi. Nie chcę znów zakrywać ust, gdy wszyscy będą patrzeć, nie pomoże. Patrzcie, tak na szybko tylko pokażę wam jakiego telefon, bo musi zadzwonić, ale to jest jeden case i ja mam taki sam. Proszę. Dziękuję. No a tutaj sobie zamówiłam z AliExpress, w sumie zapomniałam co było i na pewno nie zamawiałam tego, tylko zamawiałam ten. I coś po prostu przyszło innego i wydaje mi się, że tutaj powinien być Nowy Jork.
albo jakieś, albo Sydney, bo zamawiałam na pewno nie dwa razy Los Angeles. Ale no bo to były takie moje marzenia, żeby pojechać do Los Angeles i właśnie do Sydney, albo jeszcze Malediwy. Takie trzy marzenia. No i pusziny. Taki czarny z fajnym, nie wiem jak to się nazywa, smyczką. I fajne, bo to jest takie, to nie jest plastikowe, to jest jakby metal czy coś takiego. Zwykły taki, no i dwa. Ja już tego vloga to chyba z tydzień nagrywam, serio. Jakoś tak nie mogę go zakończyć. I miałam już ochotę po prostu skasować to i wyrzucić. Mówię, nie, zrobię to do końca. No więc dzisiaj ten vlog się zakończy, obiecuję. Przygotowałam właśnie sałatkę z owoców, jest marakuja, pomarańcze i gruszka. No a w ręku jeszcze trzymam mrożoną truskawkę, bo chyba ja bardziej je uwielbiam, te mrożone, niż te normalne w lato. Są naprawdę pyszne. Jeszcze marakuja, jak nigdy nie próbowaliście marakuji, koniecznie spróbujcie. To są takie malutkie pastki, ale naprawdę bardzo dobre. Takie kwaśne, jak lubicie kwaśne rzeczy, to myślę, że polubicie. Ale patrzcie, wodę, piję wodę, bo właśnie z niej cieknie. I jakoś w tych butelkach tak mi się lepiej pije, bo jak mam taką dużą, to ona niestety no, potrafi przestać tak cały dzień. Posłuchajcie w ogóle piosenki, którą stworzyłam. Dajcie znać, jak wam się podoba. Wprawdzie już dopisałam całość, to mi jeszcze bridge, czyli jakby ta część taka trzecia. Mam nadzieję, że jak już będzie na Spotify, to wam się spodoba całość i efekt. No więc buziaczki, trzymajcie się i do następnego. Mam nadzieję, że będzie w miarę szybko.